Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shira, witam w kolejnym odcinku z Dead Plate. Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę i ogólnie tak, z tego co mi wiadomo, musimy teraz sobie troszeczkę porozmawiać z naszym szefem, bo tutaj nasz szef, z tego co mi się wydaje, to ogólnie do endingów potrzebne są jednak rozmowy. Ogólnie te sny nie mają nic wspólnego, więc spoko, możemy je sobie bez problemu robić. To raczej nie jest problem. O ile szef nas nie zje. Zapałki. Nie wiem, po co jeszcze zapałki, ale na razie je będę trzymał. Nie wiem naprawdę do czego. Raczej kasy nam powinno starczyć. Dobra, ja jestem po lekkiej przerwie, więc z pewnością będę miał teraz lekki mindfuck. Do dwóch. Dla dwojga, nie dla dwóch. No, kliknąłem sit them. Nie mogę ich... Co jest? Czekaj, to jeszcze raz. Coś się zbugowało. Kurwa no. Jaja. Dobra, zakończę dzień. Jeszcze raz. Zapomniałem czekać scenka. Zapomniałem, że go cenka. Dobra, szefie, skończ. Dziękuję. Kończymy dzień. Znaczy, zaczynamy dzień, nie kończymy. I moi drodzy, właśnie, bo ogólnie stuknęło nam 2000 subskrypcji. To dużo. Naprawdę to jest dużo. Dobra. O, i widzicie, teraz działa. Nie wiem, co się odpierdzieliło, ale coś się odpierdzieliło. Widzę, że już mamy... Mamy już... Blablabla. Zamówienie. Okej. Okay. Appetizer. Tu niech się już robi. Dla jednego. Dobra. Teraz jeszcze kolejne osoby przyjdą, więc luz i oreszki. Tak jak mówiłem, teraz będzie do czwórki? Si. I na czwórce się bardziej chcę skupić, bo czwórka to jest no dużo kasy, nie? Main. Main. Tu będą cztery appetizery, tak? Dobra. Ile poczekasz? Dobra. Musimy im zacząć zaraz wydawać te appetizery. To jest. Appetizer zrobiło? Dla jednego. Zaraz, zaraz. Dobra. Appetizerek. Dobra, jest zrobione. Sajdzik. Sajdzik. I sajdzik. Dobra, wszystko już poszło. Kurde, mogłem już sobie zacząć powoli robić to. Powiem wam szczerze, że naprawdę to się tylko wydaje takie kurde proste. To jest cholerę ciężkie. Dobra. Mejnik. Sejdzik. Mejnik. Już. Chwila. Mogę zacząć, kurde. Nie wiem, który jest obsłużony już, a który nie. Dobra, damy tobie. Rób, Shiro. Dobra, deser... No... Ten też już będzie chciał deser. Dobra. Poczekamy chwilę. Tu już z wami będę miał koniec, tak? Dobra. Czterysetka. No kurw! A nie mam.
Hajdik. Bo widzę, że czwórka ogólnie najdłużej może czekać. Z tego co widzę. Dziękuję, proszę bardzo. Ciebie rozliczymy. Dzięki za Kasiutę. Oni teraz czekają, więc luz bluz. To sobie przy okazji posprzątamy. Od was już mogę zamówienie zebrać, tak? Teraz będzie sajdzik. I ona chce już deser. Deser poleci jeden. Teraz zrobimy sobie tego sajdu. No, nie wiem czemu nam to automatycznie zabiera. Czy my jak stoimy przy tym czymś, to nam jakoś to... No, ej! A, deser. Kurwa, tu. Oj, Shiro. Oj, Shiro, dobra. To już jest. Ona sobie już idzie. Więc my już tutaj tak naprawdę, no mamy easy peasy. No, my tą kwotę ładnie sobie ogarniemy. Dzisiaj nawet nam nikt nie wyleciał, to jest siódmy dzień. To nie jest ostatni dzień. Do okazji? Ej, właśnie, bo zapomniałem o szefie. Szef się na nas patrzy, tylko przez dziurę. Też taka ta klipa. Pewnie jest pełen. Oni jeszcze będą zamawiać, dobra. Wiem. O, nie, no weź. Kurw. Takie to sterowanie zjebane tutaj, to jest po prostu dramat. Naprawdę. Tak nieresponsywne. Dobra. Macie już jedno. Tak samo zamiast zrobić tutaj na całym stole, żeby się posprzątać, to zrobił tutaj nasz twórca tylko w prawym dolnym rogu. To jest bez sensu. Takie utrudnienie kurwa na siłę moim zdaniem. No ale nie, może jestem inny. Może jestem inny. Dobra, czy ja tutaj coś zrobiłem, coś mogę zrobić? Zamknięte. Zamknięte. No i nic tu nie ma. Posprzątajmy. No i super. No żeśmy ogarnęli dzisiaj to normalnie. Nie wiem. Odchodzę. Słucham? Odchodzę, no przecież mówiłeś, że to jest tylko tymczasowa zamiana za kogoś, pamiętasz? Wiem, że powinien dać ci swoje 2 tygodnie powiedzenia, ale ostatnio wydajesz się dość zdenerwowany i spięty, więc... prawdopodobnie potrzebujesz kogoś bardziej wykwalifikowanego na to stanowisko. To stanowisko jest nadwolne, jeśli potrzebujesz. Okej, okay. Kiedy po raz pierwszy poprosiłeś o pracę, tutaj brzmiałeś na dość zdesperowanego. Tak, ale już nie potrzebujesz się martwić o to. Czy chociaż ostatnio... Czy przynajmniej posiłki ci smakowały ostatnim razem? Te resztki. Och, na pewno odgrzeję sobie dzisiaj wieczorem. Chociaż jest to dość ciężkie, gorzkie. Okej. Okay. Dobranoc, Rudy. Ty też, szefie. Powinno wystarczyć. No ale co, znowu będziemy mieć ten ending last call? Dobra, no hej Manon, tak, tak, on sobie tutaj dzwoni. Naprawdę nic? Hej Manon, tak, on zaraz dzwoni tej Manon. On go zlewa. No nie, no nie będziesz słuchał jej głosu, bo ona nie odbiera. Nie odbrałeś telefonu. Zobacz, czy tam jeszcze jesteś. Do widzenia. No dziwne. Teraz pytanie, jak to ogarnąć? Jak to ogarnąć? Co? Myślę... Co mogliśmy zmienić to wszystko, w tym wszystkim, przepraszam, ale... Dobra, wiecie co, zróbmy to w ten sposób. Ja do was za sekundkę wrócę i zobaczę, czy jest jakiś może, nie wiem, poradnik do tych endingów? Zobaczymy.
Okej, moi drodzy, słuchajcie. Problem jest taki. Ogólnie, żeby uzyskać pozostałe zakończenia i żeby mieć inny ending oprócz tego naszego pierwszego, czyli stół dla jednej osoby, musimy uzyskać połączenie telefoniczne. Nie wiem dokładnie, co z tym chodzi, aczkolwiek do tego jest kilka warunków do spełnienia. Ogólnie musimy wynieść śmieci w dniu trzecim, tak? Żeby tą cutscenkę skaleczenia zareagować. Ogólnie potem w dniu czwartym musimy wejść do kuchni po upływie minuty. Następnie musimy pogadać z Vince'em i zapytać się go o podwyżkę, po czym czy lubisz swoją pracę. No i w dniu piątym musimy zapytać się, jakie jest jego ulubione jedzenie. Potem po prostu musimy się udać do biura Vince'a podczas tego segmentu w nocy. Nie okradać go, tylko po prostu wejść w interakcję z koszem na śmieci i tyle. Więc dzisiaj postaram się to ogarnąć. Nie będę już raczej tłumaczył tutaj niczego, bo już mamy wszystko, tak? Więc po prostu skupimy się stricte na gameplayu. Jakoś tam nie będę starał się tej kłoty zbytnio ogarniać. Dobra. Sleep in, autoprogress. No i dobra. Bla, 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 appetizerek. I tak naprawdę, no mówię, no pierwsze dni musimy jakoś sobie to przejść, ogarnąć. Stół był dla dwójki, tak? Tak. I cicha będę tylko jedna osoby, co pamiętam. Appetizerek, by nie jadek, zjadł obiadek. Teraz w dziurze chyba nic nie ma. No nie. Dobra, appetizerek. A nie, to będą więcej osób jednak. To będą chyba trzy osoby. Teraz będzie stół dla jednego. Si. Dokładnie. Już? Appetizer. Ale ciekawe, że w sumie, zobaczcie, niby ten appetizer, tak, no to jest nazwa nawet nie leku, tylko raczej suplementu diety, który miał za zadanie zachęcić do jedzenia. No i appetizer również jest taką przystawką, która ma na celu zachęcić też nas do jedzenia. Więc tak naprawdę to nie jest stricte appetizer jako nazwa leku, czy nazwa suplementu diety. Tylko po prostu, no to jest nazwa tego suplementu, tak? Ale w sensie chodzi mi o to, że tak naprawdę, no to jest takie stricte zaczerpnięte z tego wszystkiego. Niech leci sobie side. No i nam udajemy. Teraz ona będzie miała side'a. Już sobie side'a dajemy też. On też teraz będzie chciał side'a. Akurat jak będę odnosił, to on będzie chciał side'a, prawda? A jednak nie. No to jest, mówię, bardzo fajny dzień, bardzo, bardzo fajny czas w tej chwili, żeby sobie to poogarnąć. Szkoda, że ta kłota nie przychodzi jakoś z dnia poprzedniego czy coś. Kurde. Pierwszego dnia nic nie mamy, więc luz. Deser. Naprawdę, ta gra jest, znaczy, może ma fajną fabułę, bo naprawdę ona ma tam chyba ponad 1000 linii dialogowych, czy 8000? Czekajcie, teraz sprawdzę. Za chwilę sprawdzę. Naprawdę dużo ona tego ma. I w ogóle, no powiem wam osobiście, że na te 2000 subów stwierdziłem, że zrobimy taki lekki special. Ja ogólnie jestem, no myślę, że dobrym programistą. Znaczy, może nie dobrym. Dużo programuję, bo programuję i w pracy, i programuję w sumie czy to boty do Discorda, czy co innego. No ale lubię to robić. No, nawet wiecie, czasem takim moim odetchnięciem to jest właśnie tam sobie popisanie jakiego kodu czy coś. I ogólnie stwierdziliśmy z Delką, z Delia, która jest tutaj moim głównym moderatorem, że napiszemy własną grę. Czym to jest spowodowane? Za chwilę wam wyjaśnię. Ogólnie jest tutaj 8000 dialogów. No to dużo. To dużo, 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 dużo. Czekajcie sobie do tego deadplate'a, przełożę tutaj na drugi ekran. No i tak już tutaj nic nie robimy. No właśnie, więc już zapowiedziałem wam nową grę, tak? W sensie, no przynajmniej będziemy próbować coś zrobić. Wiecie, ogólnie programowanie jest takie, że jest wszystko pięknie na początku, bo jest łatwo. Dalsze jakieś szlify, wymyślanie tej fabuły naprawdę już wtedy jest ciężkie. Dlatego, no, ja jestem bardzo nieuzdolniony graficznie, dlatego grafiką zajmuje się Delka, ja zajmuję się story i programowaniem. Już napisałem tak naprawdę
własny ten system poruszania się, interakcji, dialogów i tak dalej, więc już pod tym względem jest spoko. No i ogólnie widzę, że Dead Plate właśnie ma problemy, bo ono, w ogóle Dead Plate jest chyba zrobione na jakimś silniku a la RPG Maker, coś takiego, czy tam jakiś game developer, coś w tym stylu. Jakiś taki, wiecie, silnik stricte pod 2D. Ja stwierdziłem, że zrobiłem to w Unity, bo Unity doskonale znam. Próbowałem się naprawdę przemóc do tego drugiego silnika, Boże, Godota, o. Ale, no nie wiem, ten Godot mi tak nie pasuje. Godot jest dla mnie taki ciężki pod tym względem, że no nie, nie ma opcji. No i stwierdziłem, że dobra, w takim razie robimy to na Unity, tak? W ogóle musimy chyba dzwonić też non-stop tej naszej koleżanki. A więc oczywiście będziemy to robić, ja wam przy okazji powiadam. Więc dlaczego w ogóle pomysł na grę? Jestem w ogóle w trakcie tworzenia filmu na temat The Coffin of Andy and Layli. Co dokładnie mam na myśli? Moim zdaniem twórcy lecą sobie totalnie w bambuko. Dodatkowo twierdzę, że to był dosyć mocny skok na kasę. Biorą się za wszystko inne niż za to, co potrzeba. Dlatego po prostu to jest troszeczkę taki mój też challenge. Czy my zdążymy wydać przynajmniej jeden chapter przed ukończeniem ich gry? No bo, wiecie, no ja nawet w ogóle jestem niemal tam w 90% przekonany, że my skończymy pierwsi, zanim oni skończą swoją grę. Co my jeszcze tak naprawdę fabułę, to mamy dopiero zarys. Grafik w ogóle nie mamy, no mamy tak naprawdę silnik, który tam zrobiłem, poruszanie się, dialogów i tak dalej własny. Ale nic poza tym. Dlatego jestem ciekaw, czy my damy radę zrobić to przed nimi. I ogólnie jestem w trakcie tworzenia filmu właśnie, dlaczego twierdzę, że The Coffin of Andy and Layli jest scamem. Dlaczego jest scamem? Dlaczego jest tworzony przez ludzi, którzy nie robili tego na samym początku. W sensie, była kiedyś plotka, że The Coffin of Andy and Layli został przez kogoś przejęty. I powiem wam osobiście, że jestem coraz bardziej do tego przekonany, że tak mogło być. Że tak mogło być, być może twórcy zostali w jakiś sposób, nie wiem, zaszczuci? Być może. Być może. I że po prostu nie udźwignął tej tematyki. Ewentualnie, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, The Coffin of Andy and Layli tak naprawdę w tych swoich devlogach nie ma, totalnie nie ma zakończonej fabuły. W sensie, wydaje mi się, że oni tak naprawdę nie wiedzą, co dalej z tą fabułą zrobić. Nie mają jej napisanej. Nawet widać w tych devlogach, jak oni tam piszą, że ile procent fabuły jest skończone i tak dalej. To jest to tam chyba w 60%. No to proszę was, jak oni się zajmują chapterem trzecim i oni są dopiero tam w 60%, no to coś chyba kurwa jest nie tak. Coś jest chyba nie tak. Więc no, wiadomo, to nie będzie jakaś długa gra, chociaż myślę, że też się podzielimy trochę na chaptery. Ale ogólnie tak, kontrowersja będzie również, to możecie być pewni. Ja lubię kontrowersję, wręcz uwielbiam. Coś się zepsuło? Nie, wziąłem side-eye do tego. Więc tak, ogólnie też będziemy pseudorodzeństwem sobie sterować, więc lekkie nawiązanie do Coffin of Andy and Layli będzie, ale spokojnie. To nie będzie stricte przerysowana czy skopiowana jakaś tam rozgrywka, nic z tych rzeczy. Za to po prostu... O, tu w ogóle deser już leciał, a my side'y potrzebujemy. Za to po prostu wydaje mi się, że może być coś ciekawiej zrobionego i dodatkowo bardziej zaawansowanego, bo w grze, którą planujemy z Erką, po prostu będziemy troszeczkę bazować na pokojach, które będą generowane proceduralnie, czyli nie będą non-stop takie same, tylko one będą miały, wiecie, każdy pokój, każda rozgrywka będzie... Kurwa, będzie troszeczkę inna. Ona będzie non-stop polegać na czymś innym. Znaczy, ogólnie stricte fabuła będzie, wiecie, ta sama, ale będzie troszeczkę inaczej to wszystko rozgrywane, więc... No, powoli sobie tam to robimy. I myślę, że no, niedługo jakiś zarys czy jakiś devlog pewnie zobaczycie. Pewnie zobaczycie. Nie chcę wam zadać tak naprawdę jeszcze niczego, chociaż nawet już filmy na tym kanale są, bo tam deltę pokazywałem, co zrobiłem.
No, więc ogólnie jesteśmy na dobrym, tropie. Co? Widzę, że jest polarcia niestety, ale zawalone wszystko. Dobra. Idźmy do nich. Posprzątajmy po sobie. Tu mamy jeszcze spoko dużo czasu, więc luz bluz i oreczki. Szybko do szefa. To jest drugi dzień, teoretycznie dzisiaj nie powinno być żadnych niespodzianek. Dzisiaj nie powinno być żadnych niespodzianek, no. Dopiero trzeciego dnia musimy wynieść śmieci tak naprawdę. To może być ciężkie, może być ciężkie. To w ogóle może jakieś macie takie, wiecie, pomysły co do tej naszej gry? Czy chcielibyście coś zobaczyć? Bo oczywiście, no, wiecie, jesteśmy otoczeni dosyć światem, który jest moim zdaniem seksualizowany. Nie wiem, czy mi teraz nie wytną tego filmu, kurwa. No ale taka jest prawda. Erotyzm i tym podobne naprawdę mamy po prostu na każdym kawałku naszego życia. I zapewne tutaj też będziemy chcieli trochę na tym bazować, dodatkowo czarny humor, czy jakieś nawiązania do, wiecie, naszej takiej polskiej czy światowej popkultury. Również będziemy chcieli nawiązać tym wszystkim. Nie zamierzamy zbytnio się też rozczulać pieści tej gry, nie wiadomo jak bardzo. Tylko po prostu chcemy, wiecie, na początku wydać coś, co pokaże mniej więcej, na czym to wszystko będzie polegać. Dobra, dzień trzeci. W ogóle... sekundkę, bo dostałem SMS-a, muszę szybko odpisać, bo no teraz muszę być pod telefonem non-stop. Dobra, moi drodzy, zaczynamy sobie zmianę. Trzeciego dnia teraz musimy wynieść śmieci, tak? Si. Wynosimy śmieci. Dzień dobry. Na czwórki. No i również, wiecie, takie rzeczy właśnie nawet dialogi, w sensie podchodzenie do tych osób czy do stolików będę raczej chciał zrobić troszeczkę inaczej niż jest tutaj, bo no, wydaje mi się, że tu jest coś kurwa nie tak z tym. Naprawdę być może ta fabuła to jest spoko, ale dla mnie dramat jest schodzeniem, bo ciężko się chodzi tutaj w tej grze. A dodatkowo widzę, że jest troszeczkę niedorobiona pod względem tych collision, które tutaj występują. Jeszcze na Petitera ja już sobie polazłem. Fuck me. Szczęście chyba będą tylko dwie osoby. Znaczy dwie, pięć osób. Ale w sensie, że dwa stoliki do obsłużenia. No, więc moi drodzy, piszcie w komentarzach oczywiście, co byście chcieli zobaczyć w tej grze. Czego oczekujecie tak naprawdę od tej naszej gry? No bo wydaje mi się, że mając kontakt z twórcą i wiecie, że możemy sobie tak naprawdę gadać, co byśmy chcieli zobaczyć w takiej produkcji, możemy naprawdę bardzo fajną gierkę skonstruować. No i ogólnie plan jest taki, że tą grę wydamy również na telefony komórkowe plus... Chapter pierwszy, który tam będzie takim wprowadzeniem, będzie oczywiście dostępny za darmo, co byście mogli sobie grę przetestować, zobaczyć, czy humor wam odpowiada. Wiecie, ja jestem osobą, która nienawidzi cenzury, która nienawidzi wręcz być pod ścianą, jeżeli chodzi o to, co mówi. Dlatego, no wiecie, jak tutaj mówimy na przykład nawet o głupim erotyzmie czy coś, no to ja nie będę tego wycinał, czy jak przeklinam, czy coś, no to też jest dla mnie po prostu do dupy. Nienawidzę cenzury, lubię mówić, co myślę, nawet jeżeli niekoniecznie zawsze jest to zgodne z myśleniem innych, to po prostu, wiecie, lubię być takim... taką osobą, która po prostu nie boi się powiedzieć tego, co myśli. Może to jest chyba najbardziej adekwatne, co chciałem powiedzieć. Dobra, deserek sobie już leci. Śmieci, Jezu, ja się zagadałem. Dzisiaj jest dzień trzeci przecież. Dobra, to po tobie. Już sobie idź. Ja muszę jeszcze wam to oddać. I wyjdziemy sobie po te śmieci, tak? On tu już sobie... Ej, kurwa, mam side'a jeszcze do zrobienia. I się robi ten jeden side.
Kasiutka jest. I teraz będziemy mieć już zajęte. Tak, trash is full. To jest celowa robota, moim zdaniem. Tu nie mamy kłoty. Dobra, teraz będzie właśnie to, że on się skaleczy, bla, 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 bla. No dobra, już. Pogadaliście, pogadaliście. Już, żyjesz, żyjesz. Dobra, już clean up. I teraz jeszcze od was tylko. Cztery deserki i lecimy. I właśnie, bo teraz pytanie do was, czy wy chcecie to wszystko mieć w takiej prostej stylistyce i po prostu chcielibyście zobaczyć taką grę, która tak jak tutaj właśnie było nawiązanie z tym szarfem w tym dialogu, nie? Że dopiero przy zbliżeniu macie lepszą tą grafikę, czy chcielibyście ogólnie mieć, wiecie, nawet te postacie troszeczkę lepiej narysowane. No wiadomo, to też zwiększy czas realizacji tego wszystkiego, bo Delka musi to wszystko narysować. Ale no, lepiej zrobić coś raz, a porządnie i troszeczkę dłużej poczekać, niż zrobić to na odpierdol. Chyba że zrobić na odpierdol i dopiero potem na samym końcu to poprawiać, wiecie, w trakcie jakichś tam patchy czy coś, pieszczenia, dopieszczenia tej produkcji. Wszystko, wszystko. Nara. W ogóle pewnie jakiegoś devloga zrobimy z Delką wspólnie, żeby wam to wszystko wytłumaczyć. O czym myślimy, jak to zrobimy i tak dalej. Dobra, dzwońmy do niej. Ja się kawę napiję przy okazji. Halo, halo. Za halo to w mordę walą. Jestem ciekaw, o co chodzi z tym studzaną łazienką. Kurde, no. Czy my dopiero potem będziemy mieć cokolwiek powiedziane z tą łazienką? Jestem ciekaw. Dobra, lie on the couch. End of the day. Pierwszy sen dzisiaj będzie, tak? Będzie Ichi. Drapanko. Tędzonko. Szmarki jak po cięciu. Dobra. Kończymy dzień. Dzisiaj musimy wejść do kuchni minutę po rozpoczęciu zmiany. Rozumiem, że tak. Teraz chodzimy. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dla dwójki. W ogóle zobaczcie, że jest bardzo śmieszne, ale tu są ze cztery animacje naszego gracza. Zobaczcie, idzie w prawo, rusza się i w sumie on się nadal na nas patrzy, tak? On się nie obraca, nic z tych rzeczy. Tylko po prostu sobie tak chodzi, ewentualnie na czwórki, świetnie. Ewentualnie jak idzie prosto, to nie rusza talerzami, chociaż nie, też rusza talerzami. No to ze trzy animacje. Dobra. To był też. Petizerki, by nie jadek zjadł obiadek. Na początku robimy. Jeszcze nie, nie ma triggera. Dobra. More. More and more. Main. Jeszcze jeden main został. Nie wiem, co on robi, ale chyba tak mi się pojebało. No właśnie, zrobił jeden appetizer za dużo. Trzeba będzie uważać, żeby tego nie spartolić. Trzeba wejść teraz do kuchni, bo myślę, że to już. I. Teraz będzie taka scenka właśnie z tym, że on go będzie próbował przypalić. Dobra, tam jest cały czas ta myszka. Nie wiem, co z tą myszą zrobić, na razie nic nie robimy. No, dawajcie, moi drodzy. Dobra, oni są maina. Na razie z wami sobie trochę wstrzymamy się. Już wam jedno zaniosę, żebyście sobie ten timer, myślę, że zresetowali.
Dobra, teraz zbierzemy sobie od was. Kurde, powiem wam, że coraz lepiej mi to idzie. Coraz lepiej mi to idzie. Tu były dwa mainy, więc spoko. Dobra. I to już do was. Od was będę chciał teraz sobie side'y złapać. To były 4 mainy i 2 side'y, tak? Dobra. Poczekamy sobie, poczekamy. Oni już teraz będą chcieli tylko i wyłącznie deser, tak? Dobra. I teraz od was już sobie zbieram zamówionka. Deserki. Okej. Kurde, idzie normalnie jak burza. Dziękujemy, dziękujemy. Okej. Już mamy gotowe, oni teraz sobie wyjdą. Tam ci chyba najpierw zamówienie pewnie złożą, no właśnie. Deserki. I już idziemy tu. 400. You clean up. Mogłem już tam iść. Powiem wam szczerze, że tu się nawet nie da w inny sposób tego zrobić. Nie da się w ogóle z tą zmianą wyrobić, nie ma szans. Zawsze zostajemy po godzinach. Dobra. Sobie wyrzucimy. Zresztą już śmieci się powoli kończą. W sumie nie wyniosę ich teraz. Jakaś zła? To jest taka zła jesteś, koleżanka. Nie zdążyłem posprzątać, trudno. Dobra. Teraz musimy czwartego dnia porozmawiać sobie z Vince'em, żeby dał nam podwyżkę i zapytać się, czy lubi swoją pracę. Dobra, spójrzmy przez okno. Tu się nadal nic nie dzieje. Zadzwońmy do niej. Też nie wiem, kim ona jest. Kim ona jest? No mi się kawa skończyła. O nie. Lie on the couch. Zapisz. Od 13 save'a to będą nasze próby. Próby ogarnięcia. Dobra. Zakończmy dzień, bo mam już 32 minuty odcinka. Będę chciał dzisiaj przynajmniej ogarnąć te endingi. Przynajmniej jeden nowy. Chociaż i tak naprawdę będziemy mieć teraz table for one. Ale dostaniemy telefon jakiś. Czyli będziemy mieć pewnie jeszcze 2 odcinki. Ten i następny. Z Dead Plate'a. Co? Kurde, nie pomyślałem. Dwóch. Co? Poczekajcie. Bo ja nie pomyślałem troszeczkę. Nie, new shift. Fuck me. Nie chciałem tego. No, dawaj. Jezu, przepraszam was za to. Naprawdę nie chciałem. Naprawdę nie chciałem, kurde. Chciałem wziąć continue, no i wyszło jak wyszło. No, na szczęście to nie jest problem. Dajesz. Troszeczkę zrobię w razie czego dłuższy odcinek, nie martwcie się. Kurwa mać. Continue. 15 file. Tak. Lie on the couch. And the day. Wiecie, chcę mieć chwilę przed tym, jak sobie idziemy na zmianę, żeby pójść i po prostu z nim pogadać. Jesteś w poli zapakowany, Roddy. Vincent i Roddy. Dobra. Next, Starshift. Nie chcę kłoty zwalić. Ej, Vince, hej, Roddy. Jezu, wyglądasz okropnie. Tak, wiem. Miałem koszmar, bla, bla, bla. Ej, ale tutaj tego nie ma.
możesz... To jest porąbane, bo tu jest, że piątego dnia jest, jak jest twoje ulubione jedzenie, tak? A dopiero czwartego... Nie, kurwa, to jest czwarty dzień. Czwartego dnia powinno być, czy możesz dać podwyżkę i czy lubisz swoją pracę. A piątego dnia powinno być, jakie jest twoje ulubione jedzenie. To jest na odwrót. O, no dobra, zapytajmy się, czy ma swoje ulubione jedzenie. Okej. Okay. Nie ma, to nie ma. Próbujemy na opak to zrobić, tak? Czyli może po prostu się pomylili w tym guide, który tutaj znalazłem. No, może. Być może. Nie mówię, że nie. Okej. Okay. Zobaczcie, ile już czasu minęło. Czyli... Nawet nie wiem, na ile osób tam było. Na dwie chyba. Być może będzie szybciej teraz. Appetizerki. Kurwa, wyczułem cię. Wyczułem cię. Dobra, tobie wdamy. Appetizerki też tutaj. Tobie damy to. Jeszcze jedna. Gdzie tu nas sporo tracimy też, nie? Dobra. Kurde, faja. Mainy. Mainy. Jak już są trzy osoby, to już jest lipa. Appetizer. Appetizer. Thank you. No problem. Oni czekają już na ten talerz, o kurwa. Już biegnę. Sajdzik. I myjnik. Nie wiem, dla kogo jest co, ale okej. Okay. Naprawdę nie mam pojęcia, dla kogo jest co. Ty chcesz sajda. Ty chcesz już deser. I like main. O kurde, blaszka, jestem czaszka. Nie mam nic. Co tu się dzieje? Mi się wydawało, że miałem już coś. Dobra, tu jeszcze będzie jeden talerz. Take their order i deser. Powiem wam szczerze, to już wszystkie ok. Tu już widzę, że jest wściekłość. Oni już sobie odchodzą, dobra. Tu będą sajdy. Wy musicie poczekać chwilę. Kurwa, Jezu, jakie jest głupie. Poruszanie się tutaj jest po prostu dramatyczne. Dobra, już na deserki możemy się zgodzić. Bo będę cały czas im dawał te wiecie, inne. To jest nie... To już wtedy nie ma problemu. Jeden deser, jeden side. Dobra, to już też mamy. I już koniec teorii. Już większy ruch jest ogarnięty. Oni już sobie idą. Wynocha. Są won, dziady. Dobra, zarobiliśmy świetnie. Kło też na tekst pieprzymy, to już mamy. W sensie, bo oni i tak muszą zapłacić za to, co zjedli, tak? No to nie ma problemu. Piąty dzień jest chyba najbardziej przerąbany. Ale zobaczcie, że teraz jeszcze nic nie spartoliliśmy.
Jeszcze nic nie baliśmy. To jest dobrze, jest dobrze. Okej, okay, mamy wszystko. Pójdziemy jeszcze z szefem pogadać. No dobra, czyli to samo. Oraz gadamy o tym samym, tak? Lemony, lemony. Cytrynki. Kliku, kliku. Dobra. Przeklikuj, przeklikuj. Czy państwo już zjedli? Mam nadzieję. Wypierdzielać. Już zmiana mi się skończyła. O! 1675. Dobra. Ej, czwartego dnia... Mam już piąty dzień? Ja spartoliłem? Do kosza na śmieci. Okej. Ja spierdzieliłem to. Kurwa, czy ja to spierdzieliłem naprawdę? Chyba tak. Chyba to zjebałem. Chyba czwartego dnia nie kliknąłem na szefa. No to by wychodziło. Nie będziemy kraść. Sobie tam coś definitywnie nawala. No z tym nic nie możemy zrobić. No wiecie co, no, słuchajcie, jeżeli ja to spierdzieliłem. Ja zapiszę grę i zobaczę, czy czwartego dnia naprawdę tam jest coś takiego. No ale chyba jest. Kurwa. Chyba jest. No i co najwyżej wam przeskoczę. Przeskoczę już do tego momentu, gdzie będziemy tam, nie wiem, nawet tutaj, nie? Tego piątego dnia. No bo wy też chcecie mieć na odcinku coś logicznego, a nie powtarzać jednej to samo. Zresztą nawet się chyba z czasem bym nie wyrobił, więc... Nawet nie da się tego czasu przyspieszyć. Fuck me! Dlaczego nie interesują te dźwięki tutaj, no? To jest dziwne. To jest aż dziwne. Tak, ale chyba... Tak. Zjebałem to. Już widzę teraz. Bo wejdź do kuchni minutę po zaczęciu zmiany i porozmawiaj z Vincentem dnia czwartego, czy dasz mi podwyżkę i czy lubisz swoją pracę. Ja to zjebałem.